Dzień dobry, Asiu, a raczej Dzień dobry dobry, wieczór. Dorotko. Dobry wieczór, Bo to już witam Cię. późna pora, witam Cię na kolejnej sesji badawczej. Ja Ciebie także, Dorotko, witam serdecznie. Witamy również widzów oglądających sesje badawcze. Serdecznie pozdrawiamy i Tak. zapraszamy na kolejny ciekawy Pozdrawiamy. temat. Dokładnie. Myślę, że ciekawy. Asiu, gotowa jesteś do pracy? Jak najbardziej. Dobrze. W takim razie zaczniemy protokół badawczy od pierwszego pytania. Dobrze. Agenda 2030 dla zrównoważonego rozwoju jest zbiorem wytycznych i zadań spisanych we wrześniu 2015 roku dla rządów 193 krajów członkowskich Organizacji Narodów Zjednoczonych ONZ. Przyjrzyj się agendzie 2030 w odniesieniu wyłącznie do planu eterycznego. Co widzisz lub odbierasz, Asiu? Pierwsze, co mi się pokazuje, to jest to, że bardzo dużo widzę w miejscu, gdzie się to odbywa, zaburzenie energii. Ta energia w tym momencie dla mnie zmienia kolor na taki ciemny, ciemny fiolet i tam zaczyna tak jakby okręcać się i wedle wskazówek zegara i też w przeciwną stronę, czyli tak jakby robi okrąg w jedną stronę i w drugą. Jak się energetycznie wyczuwa to miejsce, na pewno jest to chłód i jest to wewnętrznie dla mnie ten sam środek tego bardzo zaburzony, czyli ten cały tak jakby główny pion w środku. A teraz, Asiu, energetycznie dotknij tej agendy 2030 i posłuchaj i rozszyfruj częstotliwości wibracyjne, jakimi Wiesz co, emanuje. To jest sprzeczne bardzo, bo to tak, na pierwszy rzut oka wydaje się, że to parzy, ale tak jakby parzy na zimno, dosłownie parzy na zimno. Czyli tak jakby cię ktoś bardzo zimnym, takim dużym poraził, że wiesz, odczujesz w ręku, tak? Na pewno na minus, nie wiem, 4000? A w odniesieniu do chwili obecnej, Asiu, kim są główni ezoteryczni protagoniści agendy 2030? To znaczy nie wszystkie osoby tutaj widzę, jeżeli chodzi o ciała fizyczne, widzę część osób. Ezoterycznie, Asiu, ezoterycznie. My mówimy o ezoterycznie widzę postacie zakryte. Wszystkie to są postacie zakryte, które trzeba czytać, bo inaczej to są osoby niewiadoma. Czyli bardzo tak jakby cię proszę, ukryte. Żebyś to zrobiła. A głównie tutaj widzę czarnych. Czyli demoniczni. Tak. Jednostki takie, ale nazwałabym to takimi jednostkami, które są, że tak powiem, nie wiem, w ramach supportu dla nich, coś takiego, Dorotka. Ale to są też wszystko istoty zdemonizowane, czy jeszcze jakieś właśnie, inne rasy właśnie, też widzisz właśnie w tych projekcie? Reptylian i szaraków, ale to tak mówię na support, bo widzę ich tam dalej, czyli oni tak głównie nie stoją z nimi, nie? Coś takiego mi się pokazuje. Dobrze. I teraz tak, agenda 2030, agenda 21, projekt Millennium, Zielony tak. Nowy Ład. Przyjrzyj się im z energetycznego punktu widzenia i powiedz mi, co widzisz lub odbierasz na ich temat. Pierwsze, co z energetycznego punktu widzenia, zaczęłam się tylko przeglądać, jak spojrzałam tylko tak wstępnie na nich, to zobaczyłam taką próbę ataku, czyli ktoś tutaj otwiera buzię zębami i tak jakby próbuje atakować. Czyli nie odbieram tego jako coś przechylnego, czyli wręcz jak coś, od czego powinnam się w tym momencie odczepić, odkleić i w ogóle w to nie wnikać. Coś takiego mi się pokazuje. Energetyka jest taka pół na pół, pół zimno, pół jako szaro, coś takiego. Jakbyś mogła głębiej wejść w te agendy i ten projekt Millennium i ten ład. Słyszę słowa. To są właśnie takie próby
powiedzenia komuś, żeby po prostu nie robił nic więcej w tym kierunku, żeby odszedł w ogóle od tego miejsca, czyli tak jakby odganiają cały czas, próbują tak jakby odepchnąć mnie, że tak powiem, od tej kreacji i w ten szary, jak dotykam kolor, to jest to. Czuję coś jakby wiał wiatr wiecznego. Wiecznego. No dobrze, wrócimy sobie później do tego jeszcze. Teraz sprawdzimy, co wydarzy się w przyszłości w odniesieniu do niektórych z 17 celów ustalonych przez Agendę 2030. Na 3, Asiu, będę liczyła od 1 do 3, pójdziesz do końcówki roku 2030 i sprawdzisz, jakie plany są powiązane z celem Agendy 2030 dotyczącym eliminacji ubóstwa i głodu na świecie. 1, 2, 3. I jak to widzisz? A jak to tylko Dorotka powiedziałaś, to widzę miejsce, które jest tak jakby zdewastowane. Budynki są, nazwałabym to, pokruszone. W tym momencie jest tam szaro. Nie widzę kompletnie tego, o co pytasz, bo widzę coś wręcz kompletnie odwrotnego. A opisz dokładnie, jeszcze głębiej wejdź w to i zobacz, co tam dokładnie, co to widzisz, to się dzieje na świecie. Pierwsze, tak, to jest jakby na Ziemi. Nie wiem, w jakim miejscu geograficznym, bo nie widzę go, ale po pierwsze nie widzę słońca. Tak jakby to słońce, nie ma w ogóle czegoś takiego jak słońce i jak błękitne niebo, nawet chmur, cokolwiek, jest szaro. Jest dymnie i widzę skruszone budynki, widzę jakiś taki, nawet nie szpital, bo to dla mnie to jest na świeżym powietrzu. Widzę, pierwsze co mi się pokazało, to byli chorzy ludzie na łóżkach. Chorzy ludzie na takich łóżkach, wiem, że to są łóżka szpitalne, nawet te ubrania są takie, one wyglądają, wiesz jak? Jak mamy teraz te maseczki takie niebieskie, te jednorazowe, to w takim kolorze i z takiego materiału widzę te ubrania tych ludzi. Widzę, nie widzę sprzętów do reanimacji, nie widzę, nie wiem, komputerów, respiratorów, niczego, tylko widzę właśnie te ubrania i tych ludzi leżących tak jakby na łóżkach. Żadna z nich się nie porusza, ale wiem, że one żyją. A coś jeszcze odczuwasz w związku z tym obrazem, który wiem, widzisz? Wiem, że ktoś przechodzi, kto jest bardzo, bardzo duży. Co to znaczy, że jest duży? To znaczy jest wysoki i wygląda mi to na reptila, ale uważam, że to jest przykrywka, to jak on wygląda w tym momencie. I wygląda to jak strażnik. Bo widzę go jedynie. Przechodzi? To znaczy tak jakby poobserwować, co się z tymi ludźmi tam dzieje. Ale widzę, że on chodzi między łóżkami i tak jakby obserwuje, co się tam zmienia, ale niczego nie robi, w niczym nie pomaga i niczego nie dotyka. A zobacz w inne części świata, jak wygląda ten plan eliminacji ubóstwa. To znaczy, po pierwsze widzę jeszcze wybuch. Duży gdzieś wybuch, ale już ogniowy, to już jest co innego. Tak jakby się podpaliła czerwona kula, która wybucha tak jakby na boki. Ona jest czerwona w środku, a po bokach ma tak jakby pomarańczowe takie płomienie i tak jakby robi rozbłysk. Różne rzeczy mi się pokazują, na przykład wybuchy wulkanów pokazują mi się zalania wodą albo jakieś tornada, wręcz które pokazują w ogóle zmieszczenie pewnych miejsc, czyli tak jakby przyroda to niszczy. A co wpływa na przyrodę, że przyroda tak się buntuje? No myślę, że tutaj jest działanie właśnie tych ludzi, którzy byli zakryci. To jest to, bo to się tak pokazuje, ale widzę, że te bunty są takie tak jakby przeciwstawianiem się czemuś innemu zupełnie. A wejdź w to, co to jest, czemu się przeciwstawiają. Różne rzeczy mi się plączą w środku i różne słyszę słowa w różnych językach, tak jakbym słyszała język niemiecki, nawet cofnęła się do czasów hitlerowskich, że on nawet coś tam mówi, właśnie bo słyszę tak jakby nawet jego głos. I
Tak jakby kilkanaście nawet osób mówiło naraz i starało się tak jakby przekrzyczeć jeden drugiego. Właściwie wynika z tego tylko to, co odbieram, to jest taka bardzo duża nienawiść. I bardzo duże jakieś takie, nie wiem jak to nazwać, złorzeczenie, złość w ogóle na cokolwiek. I na to nawet, że ta sytuacja też tam jest, to też jest to złość. Tak to wygląda. A tak być jak... na zewnątrz tej kreacji, w tej przyszłości, w to tym widzę, te, widzę tylko 2000... okryte to bańką. Okryte to bańką i to jest tak jakby za próba zakrycia w ogóle tego. I na zewnątrz, jak się w ogóle wyjdzie z tego, to ja już kompletnie niczego nie odbieram, czyli jakby tam te wszystkie głosy mam wyciszone w tym momencie, jestem na stopie i nie słyszę nic. A dlaczego jest przykryte bańką? Myślę, że właśnie jest to zakryte głównie też dla telepatów, żeby nie odbierali tych przekazów. Dla mnie to tak wygląda, bo tutaj dużo rzeczy jest w ogóle przemienionych tak, żeby bardzo ciężko było się do nich dostać na dzisiaj. Ale to za tym stoją te istoty demoniczne, te ci reptylianie, myślę, że szaraki? Nie tylko. Myślę, że też, ale jeszcze powiązałabym tu ludzi, którzy są konkatybilni z nimi. A mówisz o fizycznych Czyli, ludziach, tak? Tak, mówię o osobach fizycznych, to nie będę wymieniać, o kogo mi chodzi, ale są to grubo postawione osoby wysoko w danych krajach, to. Dobrze. A teraz, Asiu, przeanalizuj ostatnich 10 lat, czyli od 2030, te 10 lat teraz wstecz, i sprawdź, w jaki sposób Agenda 2030 poradziła sobie z celem dotyczącym edukacji wysokiej jakości. W ogóle nie odbieram takiego celu eterycznie. A jaki odbierasz cel pod tym? Tak naprawdę. Właśnie odbieram coś wręcz odwrotnego, że tak jakby, żeby obniżyć to jeszcze. Tak mi się to pokazuje. To wejdź w to i powiedz mi, co jeszcze głębiej, jak wejdziesz, co widzisz? Znowu powtarza mi się ten sam obraz, który widziałam wcześniej, że ktoś wyskakuje na mnie zębami, czyli otwiera dziób i zaczyna tutaj na mnie wyskakiwać zębami. I wiem na pewno, że to miało mieć kompletnie odwrotny efekt. To nie to, Dorotka. Czyli żeby tak jakby obniżyć to wszystko również. I widzę, że częstotliwości w ogóle, widzę tylko linię, pokazała mi się linia, która tak jakby spada cyframi w dół, czyli ona idzie do dołu. Tak. Ale jakbyś, jakie częstotliwości, czyje częstotliwości? Wiesz co, odebrałam właśnie prawdopodobnie tej w ogóle energetyki, tego w ogóle przesłania, tak jakby zaczyna mi się linia od 40, zaczyna się 40, spada mi 30, 20, 10 i jedzie mi do zera. I tylko takimi czarnymi kreskami widzę takie przerywniki. Czyli nie możemy tu mówić o żadnych rezultatach, jeżeli chodzi o edukację wysokiej jakości. Do końca 2030 roku widzisz jakieś rezultaty? Bo nie widzę takich rezultatów. Ty ich nie widzisz, dobra. Na 3 sprawdźmy teraz plany dotyczące 5. celu równości płci i rezultaty osiągnięte do końca 2030 roku. No też, no niestety muszę zanegować to pytanie, dlatego że widzę coś wręcz odwrotnego. O żadnej równości płci tu nie ma nawet mowy. Tutaj na świecie wydarzyły się takie rzeczy, które kobiety wręcz, no, że tak powiem, upodliły i sprowadziły do takiej sytuacji, że nie mają praw. To kompletnie dla mnie to nie gra to pytanie z tym, co się tak naprawdę zadziało. To miało niby być dobrze. Widzę oczywiście tutaj jeszcze ochronę życia i inne rzeczy, na przykład, nie wiem, płodów nienarodzonych, ale to miało za zadanie tak jakby ludziom tylko ustawić bariery i kobiety też zepchnąć na taki gorszy tor, bo tutaj istota, którą mamy, tak, zakryta, wręcz mówi, że kobieta to jest, brzydko mówiąc, nikt. Ale to jest istota demoniczna? Tak. Z wysokich kręgów?
Tak, po prostu on nie nienawidzi kobiet i nie uważa kobiet nawet za chyba ludzi, bo nie wiem za kogo je uważa, ale chce tak jakby na tyle ograniczyć im prawa, że one będą po prostu, nie będą ich miały, że będą się bały, mają się bać na każdym kroku i mają być upodlone. Tak to wygląda. Nic z tego pytania, co tutaj zapytałaś Drodka, co miałoby tak jakby poprawić to, o czym mówiłaś, tu nic takiego nie miało No miejsca. takie były założone tutaj No, przyjęte postulaty i to cele znaczy, to są przez te postulaty, to kraje. wszystko założone i te postulaty założone, o których mówisz, to są przykrywki. I pod tymi przykrywkami dla mnie odbywa się zupełnie coś innego. To co się odbywa? Powiedz, co Odbywa się widzisz. coś wręcz odwrotnego do tego, o czym oni mówią. Czyli jak mówią, że kobietom ma być lepiej, że chcą, żeby się tam z kimś połączyć, nie, to wręcz ma za zadanie, że trzeba rozdzielić, a kobiety upodlić. Czyli negowanie tego, to jest po prostu odwrotność. To, co się Na odbywa, temat tak? ochrony zdrowia, na temat środowiska No zdrowia. i no nie ma czegoś takiego jak ochrona zdrowia, bo z tym zdrowiem w tym momencie też, zwłaszcza teraz, kiedy mamy tutaj Mówimy o roku 2030, czyli patrzysz To już znaczy, jakby, czy osiągnęli cel. widzę rok 2030, że niewiele się w tej kwestii zmienia. Czyli co Czyli widzisz, jaki jest stan na rok 2030? Stan na rok 2030 jest taki, że jeżeli nie masz pieniążków w rączce, to zdrowa nie będziesz, bo się tobą nikt nie zajmie. Opieka zdrowotna spada do stopnia zerowego, czyli w ogóle nie ma nikt na uwadze leczenia ludzi, czyli dzieje się jeszcze gorzej niż jest. Tak to wygląda. Dobrze, idziemy dalej w kolejne pytanie. Wciąż jesteś w końcówce 2030 roku. Jaka jest polityka agendy 2030 w odniesieniu do celu dotyczącego przeciwdziałania zmianom klimatu? No to już żeśmy częściowo No omówiły, tutaj w ale widzisz coś ogóle, jeszcze? Jakieś rezultaty osiągnięto? czy widzę tylko tyle, że dewastacja mi się w ogóle pokazuje, taka przyrodowa, bardzo. Planety Widzę ogólnie? planety, to znaczy pokazują mi się obrazy. Widzę to na zasadzie takiej, że przewracają się drzewa, że są dewastowane lasy, jakieś dżungle, wszystko, też zwierzęta leżące martwe. To mi się pokazuje tylko. Tak jakby podsumowałabym to tak, że tak jakby ten świat po prostu umierał. Tak jakby to cała przyroda, która jeszcze została, która tak naprawdę też jest atakowana z każdej strony i przemieniała w takie no bunkry po prostu betonowe, żeby te resztki przyrody po prostu, one znikają. Widzę bardzo mało zieleni, bardzo mało drzew i bardzo mało w ogóle zwierząt, takich nawet tych pospolitych, tak, tych domowych, ale tych rzadkich gatunków po prostu tak jakby one, wiesz, umarły. Jakieś jednostki, które się próbują podnieść, ale nie widzę jeszcze może, co jest ważne, bo tak mi się to wyświetla. Wiesz, ludzie zazwyczaj starają się dorodka i ratować zwierzaka, tak? Człowiek ma taki odruch, że wiesz, będzie pomagał, nie? A ja tam kompletnie nikogo nie widzę. Tak jakby to nikt tam nie przyszedł na tą pomoc. Czyli już ludzie tak jakby albo dostali takiej znieczulicy, albo ich nie było na miejscu. Nie wiem, jak to określić, ale widzę, że po prostu tam nie przychodzą. Ale to widzisz globalnie, Tak. na poziomie globalnym, Tak, że no ludzie jakby nie właśnie, mają tej i też empatii. patrzę, właśnie nie mają. Patrzę na takie miejsca, gdzie powinni mieć na świecie, gdzie naprawdę typowo w krajach azjatyckich ludzie naprawdę mają bardzo dużą empatię, jeżeli chodzi o zwierzaki. I właśnie głównie tam popatrzyłam na te zielone takie tereny i powiem ci, że tak jakby jest pustka. A jak Bardzo. wyjdziesz głębiej, to co widzisz, czemu nie mają tej empatii? Wiesz co? Widzę w nich tylko żal i rozpacz w środku. Tak jakby ci ludzie,
bo patrzę na mężczyznę i taką kobietę tam gdzieś, nie wiem, to chyba jest Tajwan, ten kraj, tak mi się to geograficznie wyświetla, ale powiem ci, że oni tak jakby, wiem, że są sami biedni i sami chorzy. Czyli bieda i choroba, tak? A jak widzisz w tym samym momencie, w tym 2030 roku, Polskę odnośnie właśnie takiej ekonomii, Ciężkie pytanie, polityki? bo ja w ogóle, wiesz, tak jakby widzę ten kraj bardzo umniejszony. Nie wiem, czy może brzmi to jak brzmi, Co ale to póki znaczy? to co widzę, tak jakby zniknęła. A To kolejny, znaczy, tak? granice ma, jest bardzo mało, ale tak jakby to już nie był kraj, tylko była to jakaś jednostka. A właśnie kolejne pytanie to jest: porównaj suwerenność narodową naszego kraju, czyli Polski, pod koniec 2030 roku w odniesieniu do roku na przykład 1990. Widzisz różnicę? Energetycznie nie. Energetycznie nie widzę w ogóle, widzę tylko blok, czyli kreskę. A fizycznie? Czarną kreskę. Fizycznie dużo rzeczy można to powiedzieć, ale praktycznie powiedziałabym, że nie czyta eternie różnicy w tym momencie w ogóle między tym. A co widzisz, jeżeli chodzi o suwerenność naszego Wiesz co, kraju? ja widzę w ogóle jako suwerenność, to pokazuje mi się coś takiego, że w tym momencie widzę tłum krzyczących ludzi i pokazujących jakieś manifesty, jakieś kartki nad swoją głową, to tylko widzę jeden wielki krzyk. Tak jakby to słowo w ogóle było zadane zupełnie bezpodstawnie w tym momencie, bo nawet to nie odpowiada Eterna na to, tylko czyta zupełnie coś innego, tak jakby się ktoś tłukł ze sobą, tak? Czyli tak jakby miał siłę przebicia taką, że musi wykrzyczeć swoje. To mi się pokazało. Tak jakbyś, wiesz, poszła manifestować, nie? I tak widzę stojących ludzi, to tylko to widzę, tylko to odbieram. To jest takie... Potem jeszcze, ale gdzieś, no ta suwerenność, to wiesz co, no powiem tak, jak mi się to wyświetla, paru leżących ludzi na chodniku, tak jakby przedeptanych przez tłum, poranionych. Nie mogą się podnieść, nie mogą wstać, oni nawet nie dają rady, tak jakby nic zrobić, nie? To widzę. A w odniesieniu do roku 2030, kim są główni ezoteryczni protagoniści agendy 2030? Przede wszystkim mamy tutaj wysoko postawione istoty z poziomu numer 7 dla mnie. To jest po pierwsze i na pewno to one były przykryte. Nazwałabym to posługujące się albo ludzie nimi też w pewnym stopniu, ale oni ludźmi na pewno. Plus jako pomagierów mają reptilian plus szaraków. Widzę też istoty zhybrydowane, cyborgi i wielkie maszyny, które przyjdą, jeszcze nie przyszły, ale przyjdą na support, byłoby to może w roku 2032, trzecim, czyli trochę później, tak? A jaki jest cel tych istot w tym 2030 roku? Co oni chcieli osiągnąć tą agendą 2030? Bo jesteśmy już jakby No w tym tak. roku No po 2030. pierwsze, no to jest łatwe pytanie i łatwa odpowiedź. Jesteśmy w Matrixie. To jest Matrix. My śpimy, Matrix trwa. Wielu ludzi wyłamuje się z tego schematu, wie, na czym już polega ten świat i umie się tutaj odnaleźć. Osoby, które tkwią tam dalej, będą tkwiły. I to miało za zadanie przedłużyć Matrix. Wiele osób w tym momencie, nawet już dzisiaj i w roku 2030 będzie tym bardziej to, odłącza się od pewnych rzeczy. Od narzucanych im rzeczy, których nie chcą robić. Od tutaj tej sytuacji, jaką mamy, czyli jakąś tam pandemię, tak? Już nie będę nazwy wymieniała. Maseczek, kościoła i już ludzie odchodzą. I w roku 2030 już by każdy robił to, co chciał, czyli co następuje w tym momencie? No następuje prosta rzecz, anarchia, tak?
Anarchia, każdy robi to, co chce, nie ma praw, każdy się buntuje przeciwko prawom, a miało to za zadanie skrócić do kupy na tyle, żeby ci ludzie dalej tkwili w tym procesie, bo oni chcą Czyli, odejść. ale to rzeczywiście istoty miały zamiar zrobić jeden rząd i Wiesz tych co, płci. bardziej ja bym to pół na pół Dorotka tak zrobiła, bo opisała na pewno ludzie i na pewno też byt. Na pół. A zaobserwuj, Asiu, plany dotyczące depopulacji świata w odniesieniu do agendy 21 i agendy 2030. No to zaczęły się Jakie już. rezultaty osiągnięto do końca 2030 roku? No, przede wszystkim pozbyto się i pozbywa się cały czas i ludzi, którzy są, że tak powiem, dla świata niefajni, czyli osób chorych, osób takich, na które łoży państwo, musi się dokładać, mają pewne świadczenia, które są wypłacalne cały czas. Osoby starsze, osoby chore, to jest tutaj eliminacja w tym momencie. Po drugie, posłużono się tu jeszcze jedną rzeczą, która w tym momencie trwa i do roku 2030 mogłaby, może nie na takich warunkach jak teraz to jest, ale trwać dalej, bo wymyślono by inny sposób, żeby też pozbyć się. W tym momencie mamy coś takiego jak pandemię i pewne rzeczy, które są robione w pandemii, to już nawet eliminuje bardzo dużo ludzi, o tym się nie mówi. Wiele krajów też wycofuje się z takich szczepień, które uznali jako najpierw pomocne. W tym momencie zmieniają zdanie, bardzo dużo zgonów jest i będzie więcej. Będzie więcej, to jest tylko kwestia czasu. Natomiast też do 2030 roku wygląda to tak, a też czyta to tak, że mają zostać jednostki silne, czyli jednostki zdolne do utrzymywania siebie i zarabiania na kraj. A tych jednostek zdolnych do zarabiania na kraj mamy coraz mniej. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze pomijam osoby starsze, które wypracowały swoją rentę i emeryturę i w tym momencie mają prawo do świadczenia, osoby chore, które mają prawo do świadczenia, ale wiele osób młodych przenosi się, wyjeżdża do innych krajów, czyli nie będą zarabiać na przyszłe emerytury, dlatego że mieszkają gdzie indziej. To się bardzo nie podoba. To jest układ i w tym układzie chodzi o to między człowiekiem a bytem, ja to nazwę tak, między człowiekiem a bytem, że korzyść ma być obopólna, tak? O tą korzyść w tym momencie się tłuką. A mówisz o jednym człowieku, czy... Nie, mówię tak ogólnie o ludziach i Aha, o ludziach. Nazywałam to tylko pojedynczo, dlatego żebym nie wymieniała nikogo tutaj, imiąc, nazwisk. Bo jeszcze niektóre z tych osób są, także tutaj nie robimy takich rzeczy. Oni po prostu muszą się ułożyć. Widzę to tak, że to jest trochę tak, jak na sesjach spotkałyśmy się z czymś takim, że tam podpina się ktoś pod człowieka i człowiek też potrafi wywołać kogoś, tak, sobie czyli i też go poprosić. zniewolić. To znaczy poprosić albo zmusić. Albo zmusić. Albo zmusić. I powiem jedną rzecz. Nie za bardzo wygląda to tak na taką, nie nazwałabym tego takim na pewno zaufaniem do siebie samych. Oni sobie nie ufają. Każdy tak jakby patrzy na swoją korzyść i ten pień energetyczny, o którym mówiłam na początku, ta zmienna taka energetyka, że w środku jest zupełnie inna niż na zewnątrz, to jest właśnie ten zgrzyt. Ludzie biją się o władzę i byty przede wszystkim też biją się o władzę na świecie. Nie będzie nigdy, że tak powiem, tutaj spójności i nie będzie nigdy tutaj takiego takiej zgody. To ta energetyka, która się tutaj pokazuje, ona się cały czas wie, że zmienia, dlatego że tutaj każdy w pewnych momentach nakłada swoje, czyli nakłada tak jakby swoje racje i one przechodzą takie pewne procesy, albo przedostaną się przez inną energię, albo nie. Czyli potrafią się dostać, albo potrafią się cofnąć z powrotem, nie?
A jak się cofną, no to wiadomo, że coś nie odniosło skutku, czyli no ktoś jest zły. Ktoś albo coś jest złe, może w ten sposób. To jest zgromadzenie ogólnie ludzi i bytów razem, które ustaliły sobie, jak należy oślepić i ludzi okłamać, oszukać, że chcą dobrze, chcą jakiejś spójności na świecie, wspólnych nawet granic, nawet było to powiedziane, że żadnych granic, tak? Wspólnej waluty, wspólnego pomagania sobie, to naprawdę nie tak. Każdy tutaj. Czyli to jest wszystko przykrywka, tak? Jest przykrywka. Każdy sobie rzepkę skrobie tak naprawdę i patrzy tylko fakt faktem, że w takich chwilach, jak na przykład teraz mamy taką sytuację, to może nie rok 2030, ale jeszcze trochę dwa lata wstecz, była właśnie taka spójność, że kraje powinny, potrafiły ze sobą współpracować, jeżeli chodzi o tą pandemię. One doskonale wiedziały, jak tutaj rozegrać to, czyli miały taką spójność, ale potem zaczęły tak jakby już wojować i oddzielać się. Jeżeli cel dotyczy wszystkich i jeżeli cel dla każdego byłby, nazwałabym to, dobry i byłyby korzyści, to ludzie, jak i byty, przez pewien czas potrafią ze sobą współpracować, ale tylko, żeby go osiągnąć. Potem już nie. Tylko wiesz, jak trzeba połączyć siły, to czyli i wspólny cel. Jaki jest wspólny cel? Dokładnie. Jak się cele rozjeżdżają, to. No, rozjeżdżają się trochę, a rozjeżdżają się dlatego, że tutaj każdy chce więcej. I każdy stara się być ponad każdym. Byt nad człowiekiem, człowiek nad bytem, człowiek nad człowiekiem, więc oni po prostu tak grają i chcą mieć korzyść. Coś jeszcze już widzisz? Nie, Dorotko, już nie. A jakie powiązania widzisz między Europejskim Zielonym Ładem a Zielonym Polskim Ładem? Widzę na pewno coś, co zostało zapowiedziane, że przychodzi ład. No, europejski może, jakoś mi się to tak jeszcze łagodniej pokazuje, ale jeżeli o Polski chodzi, to widzę tutaj podporządkowanie typowo pod rząd, pod tutaj rzeczy, które występują, czyli te osoby ład. Ład nie oznacza, przepraszam, ładu. Ład oznacza tutaj to, że ludzie mają tak jakby poddać się władzy. To jest ład. Ład dla nich oznacza podporządkowanie się na praktycznie każdym stopniu. Starają się nas ograniczyć, dowalają nam tutaj drożyzną w sklepach, różnymi tutaj jeszcze opłatami większymi niż powinny być i to dla nich oznacza ład. To kompletnie, to słowo to jest dla mnie kompletnie niedorzeczne w tym momencie. A jaki interes ma Polska w tym Europejskim Zielonym Ładzie? No właśnie, widzisz to jakiś są, interes dla Polski w tym, udział w tym Europejskim Ładzie? No troszeczkę tutaj na pewno korzyści finansowych dla osób postawionych wyżej widzę. Na pewno tu próba poukładania się może, no niestety jesteśmy krajem, który, no nie oszukujmy się, może to zabrzmi perfidnie, ale nie potrafi się za bardzo sam bronić. Tak? Gdyby ktoś nas najechał w tym momencie, my nie mamy niczego do obrony tak naprawdę. Jesteśmy słabizną, jeżeli chodzi o Europę. Czyli poukładanie się z kimś wyższym, żeby może nie zaatakował, bo może mu to przejść do głowy. A jeżeli przejdzie, to będziemy mieli, że tak powiem, bardzo brzydko, niefajnie, tak? A czy widzisz jakieś powiązanie tego Europejskiego Ładu z polityką zagraniczną Polski? No tak, no tak jak mówiłam, są osoby też poukładane z innymi, które są tam za granicą i mają też pewne korzyści z tego. Po drugie, mają na pewno dzięki temu, widzę, że większą siłę przebicia gdzieś tam. Jeżeli tutaj głównie to jest to, o czym mówiłam też głównie wcześniej, że coś za coś, tak? Pomożesz mi, to ja pomogę tobie, coś tam przepchniemy, czy jakąś ustawę, czy nawet bzdurną, ale da się, gdzieś tam zarobisz więcej, to wszystko
To jest takie całe koło i to jest właśnie też fajne tło, które masz za sobą, bo tak jakby mi to się kojarzy z kołem fortuny, które się obraca, losuje i to, co ci wypadnie, a każdy liczy na to, że nie wypadnie mu kot w worku, tylko jakiś pieniążek, nie? Mhm. A co oznacza dla Polski, jak ty to widzisz energetycznie, ta agenda 2030? Tak Dla już mnie na koniec. oznacza, wiesz co, co oznacza? Oznacza dla mnie bardzo niedobry czas i tak jakby taką ostateczną próbę podporządkowania sobie ludzi. Zniszczenia, tak jakby. Ja widzę zagładę, ja tu widzę coś bardzo, bardzo niedobrego w mrocznej takiej szarej strefie. To. Czyli tak jakby świat, Polska i świat tak jakby też zbliżały się tak jakby ku końcowi swojemu, tak? Że ludzie zostają bez pożywienia, może to drastycznie brzmi, ale mówię tak jak to widzę, bez pracy, bez praw, bez opieki medycznej, bez pieniędzy, bez jakichkolwiek środków do życia, bez, nie wiem, tutaj jakichkolwiek od państwa zasiłków, że tak jakby umiera wszystko śmiercią taką. I co to daje rządzącym i tym istotom, które biorą udział w tym projekcie, przewodniczącym? Po pierwsze z wredności nazwałabym to, że bo są wredni, że niektórzy ludzie i niektóre byty działają tak, że ten skutek, że będzie opłakany dla ludzi, ale oni z ludzi też potrafią ciągnąć energię, ale nie tylko, nawet mają jeszcze eter, ale potrafią tak jakby tutaj postawienie na swoim, to jest już wygrane. Nieważne, że zniszczą wszystko, tak jak te lasy padające, te zwierzęta, ale postawią na swoim. Czyli w tym to jest... zachowaniu nie widzisz logiki żadnej. To znaczy widzę tylko cel i korzyści. To mi się pokazuje, a jeżeli się nie uda, to trzeba dać temu w łeb i to zniszczyć. I co wtedy zrobią, jak zniszczą? To gdzie się ci rządzący, właśnie gdzie się myślę, udadzą? Słuchaj Dorotka, według mnie, że oni nawet sami tego nie wiedzą, gdzie. Oni tego nie przewidują chyba. To jest tylko, to są oczy zaślepione na tyle, żeby po prostu się wykonać to i nie patrzą na to, co będzie dalej tak naprawdę. Mają to, brzydko Czyli mówiąc, krótkowzroczni. Głęboko w poważaniu, tak. Dobrze, czy jeszcze coś przychodzi ci odnośnie Wygląda agendy to 2030? Bardzo kiepsko. Dla mnie to jest po prostu zbiór tutaj, ustawka typowa, żeby też pod pewną zasłoną inne rzeczy, że tak powiem, przepchnąć i posłużyć się nimi tak naprawdę. Ludzi podporządkować sobie do takiego stopnia, żeby nie mieli wyjścia, musieli pewne rzeczy robić, ale to się nie udaje, bo ludzie się niestety budzą z tego Matrixa, więc oni wyłamują się z tego schematu. Bo i to ich boli, to jest główny punkt i cel, że to ich boli. Oni nie przewidzieli, że będzie to do takiego stopnia. Przewidzieli osoby młode, a tutaj no ząk, patrz, akurat nie wiadomo, co się stało, nawet starsze osoby są w tym momencie, poszły po rozum do głowy i też wiedzą swoje, to im się nie podoba, tak? Czy oni brali jakiś współczynnik procentowy ludzi, którzy będą jednak się wyłamywać, brali to pod uwagę? Tak, i mnie to właśnie dziwi, bo oni przewidzieli 15%. A ile docelowo w 2030 roku widzisz procent ludzi, którzy się wyłamało? No, dlatego jest tak źle, bo widzę 95. Ale dlatego dostali po dupie, tak? Nie ma dla nich w tym momencie szpitala, nie ma dla nich lekarza, nie ma dla nich czegokolwiek, tak? Dlatego, że po prostu no, nie współpracują. A że nie współpracują, to nie będą nic mieli. A jeżeli zniszczy się człowiekowi Dorotka dookoła wszystko, co on ma, począwszy od domu, począwszy od zieleni, od tlenu, od drzew, od wszystkiego, to niestety no, ludzi zdrowych będzie bardzo, bardzo mało. No bo jak masz być zdrowa, jeżeli ty nie masz czystego powietrza nawet do oddychania, nie masz niczego. Jeżeli ktoś ci tu jeszcze wkleci kupę dymu, no to jak ty masz oddychać? Musisz być chora, tak?
czyli załatwić wszystkich, którzy się wyłamali, czyli plan nie wypalił, trzeba zlikwidować. To jest, porównałabym może trochę perfidnie powiem, ale do takiej naszej biblijnej Arki Noego, która miała za zadanie ratować ludzi, tak? Parę jednostek, wiesz, stateczek uniesie, a większość sobie tam się utopi, jesteście niepotrzebni. I tak to wygląda tak samo. Bardzo perfidna sprawa, bardzo ciężka. Dobrze, Asiu, to już wszystkie pytania z mojej strony, jeżeli chodzi o tematykę Agendy 2030. Dobrze. Rozłącz się z całą energetyką tej sesji. Rozłącz się ze wszystkimi całkowicie. Wróć do siebie. Wyrównaj swoje frekwencje. Wypełnij się energią, takimi częstotliwościami, z którymi czujesz się najlepiej sama ze sobą. I wracasz do teraźniejszości, skąd do ciebie mówię. I na trzy, do swojego fizycznego ciała, pełna energii, wolna, kreatywna. Jeden, dwa i trzy. I dzień dobry ponownie. Dzień dobry, Dorotulku. Dziękuję ci pięknie, Asiu. Dziękuję. Bardzo dużo informacji, jak zawsze. I jestem też zadowolona. Dziękuję ci serdecznie, Dorotko. I do ponownego zobaczenia. Również dobrego dziękuję wieczoru ślicznie. Ci, kochana, dobrego rzeczy. Wieczoru. Buziolki, trzymaj się Buziolki, ciepło. Pa. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer video de disclosure en español y polaco. Bardzo was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más videos en futuro como estos videos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Pues zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana, jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym wam powiedzieć, że sesja tak badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy, jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście zgodna, bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista.
En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości. Istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości, wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarza się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. I cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja.
Może zrobić dwie rzeczy: albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él, en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que seguir ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido ese espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar ese espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o de hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etc., es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące.
Pero si yo digo que la ciudad de Nueva York en el 1452, en exacto en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido, y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałbym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro, y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę, zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za Waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Carlo. Dziękujemy. Chao. Ciao.